Rozmawiamy teraz z trenerem gości Krzysztofem Kaczmarczykiem. Czy jest pan zadowolony z postawy swoich zawodników po dzisiejszym meczu? Skoro pan pyta o postawę moich zawodników, to jestem zadowolony. Oczywiście z wyniku nie. Gratuluję gospodarzom. Wygrali ambitnie, dosyć dobrze. No, wykorzystali nasze błędy. Nie było ich może za dużo, ale jednak potrafili je wykorzystać. Znaczy, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo oczywiście doceniam klasę rywala, ale myśmy mieli też swoje okazje strzeleckie, myśmy mieli dużo oddanych strzałów, albo trafiliśmy w kogoś, albo w słupek, albo w poprzeczkę, albo bramkarz się świetnie spisywał, albo gdzieś tam centymetr od celu piłka mijała. Z kolei gospodarze praktycznie to, co uderzali, też mieli kilka niewykorzystanych sytuacji, ale fajnie mi się wszystko wchodziło, wszystko wychodziło. Nie wiem, czy na to miał wpływ dosyć śliski parkiet. To nie jest żadna wymówka, bo graliśmy na takim samym. Natomiast widać, że gospodarz się lepiej na nim czuje, zna go i wie, jak się na nim poruszać i jaką taktykę stosować. Okej, przy wyniku 5-1 zdecydowaliście się grać wysoko z bramkarzem, który, trzeba przyznać, świetnie gra nogami. Czy może warto by było wcześniej to wypróbować? Jak pan to ocenia, już jakby analizując przebieg tego meczu? No co, to też parę czynników trzeba wziąć pod uwagę. Można oczywiście zacząć wcześniej. To zależy, czy kto jest na boisku. Akurat się dziwnie złożyła sprawa, bo chciałem to trochę inaczej przeprowadzić, ale akurat w tym czasie był fał i trochę taktyka musiałem skorygować, natomiast to jest zawsze ryzyko. Wycofać można w każdym momencie, natomiast to jest obosieczna broń. Albo się ją wykorzystuje, albo wykorzystują przeciwnik. Także wiadomo, przy wyniku takim, kiedy ma się powiedzmy 3-4 bramki straty, no to wielce się nie ryzykuje. No ale wiadomo, to zależy jeszcze, w którym momencie to trzeba wykorzystać, bo 3-4 minuty w grze futsalowej to jest bardzo dużo czasu i albo można to stracić od razu, albo zyskać. Wiadomo, po meczu zawsze się pojawiają pytania, no i wtedy jesteśmy mądrzejsi. Dokładnie. Jak pan ocenia drużynę gospodarzy? No, rozmawiałem właśnie z trenerem gości, pogratulowałem meczu i wyniku, bo trzeba umieć wygrać, trzeba umieć przegrać i ja to doceniam. Ale dowiedziałem się na przykład, że rozegrali 4 bodajże czy 5 sparingów i to dokładnie było widać. To jest jakby to, co było widać w naszej grze. My, przepraszam, że tak mówię, ale taka jest rzeczywistość, nie rozegraliśmy żadnego sparingu. Wszystko przez COVID, przez całą pandemię. Mieliśmy umówionych kilka sparingów. Dochodziło do tego, że były odwoływane, no właśnie z tego powodu, nawet w dzień sparingu. Wyszło na to, że po prostu nie zagraliśmy żadnego meczu. No, dokładnie tego było brakowało nam w grze i tego było widać brak ogrania. Natomiast przeciwnik, chociażby jeden mecz już ligowy jest do przodu, także tak wygląda rzeczywistość. Jeśli mam coś na usprawiedliwienie, to właśnie to. Okej, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję.